Hanna Niewiadomska, mole książkowe. W bibliotece w mojej szkole konferencję mają mole. Lecz nie te, co wełnę jedzą, ale te, co w książkach siedzą, co się za mądrzejsze mają, bo o świecie wciąż czytają. Górną półkę dziś zajęły i zebranie rozpoczęły. Proszę, mole społeczności, witam bardzo wszystkich gości. Dzisiaj, wszyscy o tym wiemy, książkę roku wybierzemy. Setka moli przyleciała, podzielone zdania miała, każdy inną książkę lubi, przeczytaniem jej się chlubi. Ja głosuję na bajeczki, nie znam lepszej tu książeczki. Inny woli kryminały, co je czytał miesiąc cały. Baśnie, wiersze i powieści, ten mól krzyczy, tamten wrzeszczy. Zamieszanie się zrobiło, siedem moli się pobiło. Wtem na obiad ktoś zadzwonił. Bijatykę tym rozgonił. Gdy do stołu mole siadły, to kucharską książkę zjadły. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.